pokażę ci jedyną grę, w której możesz kraść ludziom buty, i jeździć na wstecznym 120 na godzinę. Dobra, nasze zadanie jest bardzo, bardzo proste. Musimy włamać się do tego mieszkania, okraść safe i najlepiej nikogo przy tym nie alarmować. Nikt się nie może dowiedzieć. Jesteśmy tutaj incognito, nikt nie wie. Nikt nie zobaczy nas nawet. Ja sprawię, że tak będzie. Ja doprowadzę do tego, że będziemy jak ninja, jak cień. Zobaczcie, jaki tutaj jest Alfred. Może być Alfred. Wejdź, podążaj za ochroniarzem. Ale dobra, to chyba na cichaczu nie ma co. Lista akcji. Jaka jest lista akcji? Dobra, jestem po prostu głupi. Muszę wejść oknem jak prawdziwy włamywacz. Przecież żaden włamywacz nie będzie próbował, nie wiem, wytrychem wejść albo coś. Oho, czyli możemy też z pierwszej osoby patrzeć. No w sumie nawet może być to lepsze. Chociaż szczerze, łatwiej się takie rzeczy będzie robiło na trzeciej osobie, bo... A nie, tutaj tak nawet sprytnie to wymyślili, bo w PUBG na przykład można było sobie tak zerkać. A tutaj tak nie bardzo. Czyli nie będziemy wiedzieli, co się tutaj dzieje za ścianą, więc w zasadzie możemy grać nawet i z pierwszej osoby. Halo, halo! Chodź, otwarte, otwarte. Dobra, tutaj jest ochroniarz. Może schowamy się w szafie. Nie? Będziemy patrzeć, co on tam... O, robi te... Jezu, jak to się nazywa? Cienie! Teatrzyk cieni robi. Proszę ja ciebie. Ukryj się w środku, tak jest, szefie. Ukrywam się, że... Aha, ja go widzę przez ścianę. Sprytnie. Uciekaj. I teraz widzę go na minimapce. I on teraz poszedł już dalej. Więc ja mogę wyjść. I wiem, że nikogo tutaj nie ma przede mną. Powinienem kucać, bo jeszcze mnie usłyszą. Tam nie ma co wchodzić. Nasz cel jest prosty. Sypialnia. Latarka jakaś? Nie, nie włączamy. Latarka to jest zły pomysł. Jeszcze zobaczę światło i co wtedy? Policja zostanie wezwana. Niedobrze, jest tutaj obraz pana. A, to jest... Aha, to... to... No nie. Złapali mnie już? Przecież zrobiłem wszystko tak, jak musi być. Nie podoba mi się to. Ale kopa dostałem na łeb. Witamy w Shadywoods, chłopcze. No fajnie. Nie podoba mi się to przywitanie. Dostałem kopa na łeb. Mało komu mi się chyba spodobało. Czyli moja kariera jako podstępny rabuś, jako włamywacz skończyła się po... Ilu? Uwaga, po 5 minutach? Nieźle. To jest chyba nowy rekord. Wyobraźcie sobie sytuację. Jesteście w więzieniu i nagle podchodzi do was chłop i mówi: o, masz tutaj klucz. I mamy się spotkać w motelu. No, ja powiem tak. Brzmi to dosyć dwuznacznie. Nie wiem, czy chcesz się ze mną spotykać w motelu, ale ja nie jestem chętny. Chociaż dobra, umówmy się tak. Uratowałeś mi życie, więc jestem ci winny chociaż to. Jedno spotkanie. Liczę, że będzie romantycznie. No dobra, nie musi być. On siedzi tutaj, jakiś dziad. Tego my przejdziemy. Jak gdyby nigdy nic. To jest tylko... To jest tak? Posterunek? Jesteśmy na posterunku policji, gdzie jest jeden policjant. Wszystko się zgadza, mają nawet toalety ładnie oznaczone. Jest ideolo. Wychodzi się z tego miejsca poprzez pokój z jakimiś ewidencami. Evidence, czyli ten, oczywiście. Co? Czy ja właśnie znalazłem obok mojego plecaka klucz do wyjścia? Fuck, nie chciałem do kibla. Tu jest wyjście, tu jest exit. No tak, dobrze, że trzymali kluczyk zapasowy przy moim plecaku. W razie gdybym uciekł, to żebym miał drogę łatwiejszą. Wszystko proste, użyj klucza. No nie gadaj, że będzie... No nie, no, już się bałem, że będzie normalnie jak w Skyrimie. Zabawa z wytrychem, tylko że to będzie klucz. Tego by jeszcze nie grali. Symulator otwierania drzwi to by był. I teraz na przystanek autobusowy jest nasza misja. Dobra, tak zrobię. F-lista, mandaryna, tak? Użyj klucza. Mamy? Prosty, ten klucz jest do wszystkiego. A jak to się mówi, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak ktoś mówi? Słyszałem przynajmniej, żeby ktoś w moim życiu raz tak powiedział. Więc ustalmy, że tak się mówi. I teraz na chillku będziemy czekać na autobus. Kiedy jest najbliższy autobus? Czy chcesz się tam przejechać za zero? Kurde, za zero? Gościu, się pytasz jeszcze za darmo, to ja wszystko zrobię. Dla nie. Za darmo to ja wszystko wezmę, nie zrobię. Wezmę! Sunrise Motel. Czy jest bardziej basic nazwa dla motelu niż Sunrise? Nawet nie wiem, w Polsce chyba nikt nie nazywa tak moteli. Motel zachodzącego słońca. To już takie bardzo poetyckie jest. Ty no, dzwoni do mnie gościu i mówi: spoko, niby fajnie, ale jednak nie do końca, bo twój samochód wciąż jest na parkingu dla policjantów, tak? I twoim zadaniem jest odebranie go. I pytanie brzmi, w jaki sposób mam to zrobić? W sensie... Tak po prostu wejść i zabrać, ale wydaje mi się, że no nie wiem. To byłoby takie bardziej strzeżone, nikt by nie pozwolił. Ale co ja tam wiem? Jeszcze może automatyczna brama jest. Nie? Może z tej budy jakoś otworzę. Halo, otwórz. O proszę! O proszę!
To jednak mózgu trzeba użyć w tej mojej pracy nowej. No dobra. Myślę, że to może nie być dla mnie w takim razie, bo jeżeli chodzi o używanie mózgu, to ja jestem w tym średni. Ale dobra, nie takie rzeczy się robiło na pałę. Sterowanie lepsze niż w GTA, już tu ustaliliśmy w każdej grze, gdzie się jeździ sam. O Jezu, prawie bym potrącił babę. Dojechaliśmy do baru 66, tak jak pan poprosił. Nie wiem, kim jest ten pan. Jakiś pan przewodnik? To on? Pan szeryf? Czy to jest szeryf? You're Jack. I know by that look in your eye. Aha. You have that face like you're looking for stacks. What the fuck? Widzę po twoich oczach, że nazywasz Jack. Coś tu śmierdzi. Ten długowłosy manel powiedział nam bardzo prostą rzecz. Mamy zadanie nowe. Musimy odbić jego motor, a jego motor to jest chopper. Chopper, czyli taki tego typu samochód. Tego typu samochód, Mateusz, to jest motor. Zdaję sobie sprawę, popełniłem mały błąd. Jestem dzisiaj po całym dniu zapierdzielania, więc możecie mi wybaczyć kilka przejęzyczeń drobnych, tak czy nie? Czy będziecie mieć pretensje do mnie o jedno przejęzyczenie? Ale nikt do ciebie... Zamknij już ryj. Zamknij już ryj i jedź. Jezu, jakiś delikatny jest. Czemu tak sapiesz, gościu? Jechałeś samochodem. Zmęczyło cię naciskanie gazu? Zaznacz Joe Bob podczas dnia. Przytrzymaj parę przycisk myszki. Ha? A to! O to chodzi. Nie zrozumiałem w ogóle przekazu na początku. Czekaj do północy. Gdzie mam spać? Aha, spać nie można byle gdzie. Spać można tylko na parkingu, więc dobra. Musimy znaleźć parking. Teraz już... Zakradnij się przez tylny płot. Dajcie mi zrobić coś po mojemu, no. O wszystko tutaj gadają do mnie. Co bym nie zrobił, to oni wiedzą lepiej. Ja może bym chciał inaczej zrobić. O, od razu zakradnij się przez tylny płot. Dajcie mi pomyśleć. Tylna weranda przyczepy. Ja cię kręcę. To mi się kojarzy z, nie wiem, z opisem stryj mojego wujka, ale nie mój brat. Tam syn mojego ojca, ale nie mój brat. Znacie to, nie? Każdy to zna. O, kto to jest? Syn twojego ojca, ale nie twój brat. I ludzie mają problem z tego typu zagadkami. Dobra, to jest ta menda? Nie zobaczy mnie, bo jestem zakradnięty totalnie. Wejdę jak do siebie. Jestem w przyczepie. Biorę wszystko. Pieniądze. Co to jest? Nie wiem co to, ale kradnę wszystko. Siedzi ta menda na werandzie? Siedzi. Co mogę mu jeszcze ukraść? Buty? Buty mu ukradnę? Ty zgaś to. Kradnę mu buty. No i ekstra. Kolejne buty? Jezus Maria, wyobraźcie sobie, że ci ktoś kradnie tenisówki, taki już przetyrany życiem. Chodziłeś w tych butach 10 km już w nich zrobiłeś. 10 km! 300 km z buta w nich zrobił. Dobrze, jest ślepy. Bo już miałbym przesrane. To zastanawiałem się, czy ktoś chciałby ukraść moje buty z siłowni. Bo one są naprawdę przetyrane życiem. I wydaje mi się, że nie. I tak samo tutaj, no wchodzisz do jakiegoś menela, co mieszka w konteneru. W konteneru! Siwy dym! Co mieszka w kontenerze, nie? I kradniesz mu buty. To jest ten motor. Dobra. Dobra, nie martw się, wariacie. Ja go wezmę, tylko on jest taki poobijany. Troszkę ktoś go rozwalił. Okej, czyli jest sytuacja typu słaba. Musimy wrócić do tego długowłosego menela. I na wstecznym. Zaszalejmy. Raz na jakiś czas można sobie jechać na wstecznym, nie? Zwłaszcza jak się jedzie na wstecznym szybciej niż normalnie. O Jezus! Dobrze, że to był wsteczny. Siema, słuchaj, wariacie, jest sprawa. Rozdupili ci motor. No nie, no chłopie, siwy dym. Jak ja mam to zrobić? Wartość rynkową twojego motora, jak on jest warty z 5000 dolarów, to co bym musiał mu chyba łeb roztrzaskać, żeby to się ustawiło. Dobra, wjeżdżam tam w ogóle jak do siebie już. Nie zatrzymuję się, nie zastanawiam. Siemanko, ja tutaj chcę zmienić ekwipunek. Zakładam to. Jestem już niezauważalny, nikt mnie nie pozna. Część motoru, wbijam tam do siebie. A jak się wbija do siebie? No jak, młotkiem walisz, łup, łup. Trafię? Część motoru. Dobra, bierę to. Bierę te motorowe części. Szybko, 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 szybko. Do samochodu je zaniesę, tak? Tak jest plan? Ty no, ale ja bym chciał coś jeszcze mu ukraść, a nie jakieś pierdoły. Nie wiem, młotkiem Joe Boba walnąć ze dwa razy i tamtego jeszcze menela też. Może nie będzie zadowolony, kazał mi coś tam rozwalić, a ja nic mu nie rozwaliłem. W zasadzie tylko zabrałem te części. W ogóle nie wiem, czy to jest to, co on chciał, ale... Nie wiem, nie będę się z nim bawił w kotka i myszkę. Nie będę zgadywał, co on chciał, czego nie chciał. Zaniosę mu te rzeczy i jak nie będzie zadowolony, to dostanie wciry. A Jezu, czemu się zwolniłem? Siema. Proszę,
No i co? Nawet nie powiesz mi, kurczę, dobra robota, nic, pocałuj mnie w dupę, tylko o, super. Fajnie, że przyniosłeś, to teraz masz nowe zadanie, idź tam, dziadu pierdolony, szukaj winyli. Zamykam bagaja, tak jak zamykam mordę hejterom i uciekam. Widzimy się jutro, siem.